Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to pierwszy odcinek z nowej gierki, gierki od twórców Shakes & Fidget, Clash of Empires. Taki odcinek można powiedzieć tylko, aby rzucić okiem, nie jest to ani żadna nowa seria, ani nic, już tłumaczę dlaczego. Przede wszystkim dlatego, że z tego co pisali tam twórcy właśnie gry, serwery będą regularnie resetowane, więc automatycznie postępy na kontach, które tam teraz założymy, będą resetowane, bo jest to dopiero alfa, jest to wczesna alfa, jak sami widzicie w lewym górnym rogu jest plakietka Early Access, czyli wczesny dostęp tłumaczony na polski, więc po prostu nie ma co tutaj tracić, nie wiadomo ile czasu, nie można na przykład waluty premium jeszcze kupować, jest to zablokowane, no bo tak jak mówię, wszystkie postępy mogą nawet i za, nie wiem, 2 godziny zostać utracone. Oprócz tego przepraszam was od razu za ten pasek tutaj na dole czarny, ale gdy włączyłem w przeglądarce, bo na razie ta gra jest tylko i wyłącznie na przeglądarki, gdy włączyłem właśnie tryb pełnoekranowy, to coś takiego mi się pojawiło, właśnie ten pasek. Nie wiem dlaczego, ale to nieistotne. No jest to wczesna alfa, więc błędy na pewno będą. Na wstępie co? Tak jak mówię, no gierka od twórców Shakes & Fidget, jakby w tym uniwersum Shakesa zachowana, no ale troszeczkę inna. Mamy na start 3 klasy tak jakby do wyboru, Mag, Zwiadowca i Wojownik na to wygląda, czyli tak jakby takie 3 podstawowe, które też na starcie Shakesów były na początku właśnie, kiedy jeszcze inne klasy oprócz 3 podstawowych nie wychodziły. No i co? Ja tutaj sobie wybrałem Wojownika, już mam konto. Jeżeli nie macie konta, w ogóle link do gierki jest oczywiście w opisie, w sumie nie w opisie, tylko w przypiętym komentarzu wam go tam wstawię, więc sobie zajrzyjcie. Jeżeli chodzi o to, to tak jak mówię, no ja już wybrałem Wojownika. Jak wy już wybierzecie swoją, powiedzmy, klasę, bo raczej to są klasy, to możecie nacisnąć Fight Now i wtedy będziecie mieli taki krótki samouczek i potem wam będzie kazało się zarejestrować. Ja już jestem zarejestrowany, bo już tutaj chwilkę pograłem, żeby, wiecie, tak na ślepo wam nic nie pokazywać, tylko generalnie jak to wygląda mniej więcej. Tak więc po prostu się zaloguję i pokażę wam, na czym to wszystko polega. Okej, po zalogowaniu, jak sami widzicie, możemy wybrać swojego bohatera. Ja tutaj mam tego Bertrama, czyli w teorii no to jest ten Wojownik, ale jeszcze możemy sobie wybrać i Zwiadowcę, i Maga, więc jakby na jednym koncie możemy kilka postaci utworzyć. Tutaj mamy Alpha Test, to nie wiem, to jest chyba moja nazwa, mimo że generalnie konto się nazywa Neutral, ale w sumie nie wiem co to jest. To jest widocznie nazwa tego Wojownika, czy coś w tym stylu, nie mam pojęcia. Macie ostatnie logowanie, czyli dzisiaj o 16:32. Możemy tutaj zrobić new charakter, czyli nową postać, ale generalnie nie będziemy tego robić, wejdziemy sobie na tego Wojownika i pokażę wam, o co tutaj mniej więcej chodzi. Tak jak mówię, tam samouczek, jak sobie założycie nową postać, wam wszystko popokazuje. A co tutaj mamy? Mamy taką jakby swoją wioskę, jak sami widzicie. Mamy tutaj co? Coś tutaj możemy, taki budynek jakby do surowców, czyli tutaj kamień i drewno, coś jak w Shakesie w twierdzy. Generalnie to bardzo przypomina twierdzę. Tutaj jest coś, co dzięki czemu wydobywamy monety. Tutaj mamy coś, dzięki czemu zboże możemy wydobywać. To wszystko, jak widzicie, te budynki mają swoje levele, czyli właśnie tak jak w twierdzy, w Shakesie, to wszystko możemy sobie na spokojnie ulepszać i tak dalej. Tutaj ten budynek Main Building się nazywa, to jest taki jakby główny budynek, czyli jakby taka twierdza, no i dopiero gdy ją podniesiemy, to możemy te wszystkie poboczne budynki podnosić. Także tak to wygląda. Tutaj mamy baraki, możemy trenować swoich żołnierzy, z którymi chodzimy na jakieś tam walki, na bitwy. Tutaj jak widzicie jest takie kółeczko, tu są questy i to generalnie dają nam tam jakieś nagrody, zresztą tutaj możemy akademię zbudować, coś takiego. Generalnie te questy nas jakby prowadzą przez grę, nie? Czyli nam pokazuje, co możemy zrobić, żeby jakby się rozwijać. Zbudujmy sobie na przykład akademię, ja to stawiam na razie byle jak, no i 5 minut i ta akademia zostanie wybudowana. Oczywiście możemy to przyspieszyć, co ciekawe, walutą, wydaje mi się, że premium, no bo to raczej będzie waluta premium, czyli po prostu te grzybole, tutaj jak widzicie są takie fioletowe. Co tutaj więcej można robić? No generalnie budynki, tak jak mówię, spełniają jakieś tam swoje zadania, tutaj jest zboże, tutaj są te surowce, tutaj możemy wydobywać gold, mamy coś takiego jak awanturniczość, wydaje mi się, że to jest bardzo podobne właśnie do tego, jest w ogóle sala chwały, jesteśmy na 131 pozycji, tutaj widzę, że ludzie się porejestrowali. Kilka też znajomych ników Shakesa, powiedzmy, widziałem, jak tutaj sobie przez tą salę chwały, powiedzmy, przechodziłem. Honor się zdobywa, wydaje mi się, że za po prostu walki, za wygrane walki. Tutaj te browarki coś nie mogę wejść, bo tu jest generalnie, jak mamy możliwość doładowania tych browarków, to pokazuje nam się ekwipunek i właśnie tutaj będziemy mogli to doładować. Ale ja już tutaj doładowałem co mogłem, więc może po prostu sobie pójdziemy na walkę. Tutaj mamy coś takiego jak formację, mamy formację defensywną.
Aha, czyli jeżeli w drugim regionie wszystkie misje, wszystkie jakby walki zrobimy, drugi region to jest tutaj Maerwyn, czyli w ogóle to tak samo jak i się nazywają te lokacje w Shakesie, to dzięki temu będziemy mogli formację defensywną sobie ustawić, możemy sobie ustawić formację ofensywną, czyli takie ataki jakby, to jest coś takiego, jak sami widzicie, mamy tutaj tego naszego głównego bohatera. Mamy też tych żołnierzy i generalnie możemy ich ustawiać mniej więcej tutaj na przykład w ten sposób, oni albo nie, zrobimy coś takiego, żeby oni byli za nim, on jest takim, wiecie, głównym bohaterem. I co my tu jeszcze mamy? Mamy z tego co widzę jakieś spele, ale póki co chyba nic nie jest odblokowanego. Aha, my w ogóle ich mamy tutaj jeszcze więcej, dobra, no to ja poustawiam w ten sposób. I już nie mogę więcej z tego co mi pisze. Dobra, to zrobimy coś takiego. Jak ja go mogę przesunąć, bo to też mnie w sumie ciekawi. Czy ja muszę... Aha, dobra, w ten sposób. Teraz sobie na nich, to jest takie trochę nieintuicyjne, powinno być jakieś, nie wiem, przytrzymanie czy coś w tym stylu. Albo ja po prostu nie umiem, bo ja też jeszcze nie wiem... Nie wiem, jak to dokładnie wygląda. Dobra, tego musimy tu, przesuniemy go jakby do samego przodu. Tutaj możemy tych i generalnie zróbmy coś takiego, niech będzie. No i możemy save i mamy taką formację jakby ataku zapisaną. Tu są jakieś rajdy z tego co widzę, ale tutaj jak sami widzicie, jeżeli mój budynek główny zostanie do levelu trzeciego tak jakby podniesiony, to wtedy będę mógł te rajdy robić. To są na innych graczy PvP z tego co widzę. Dobra, mamy kampanię. Jak widzicie, ja tutaj sobie w pierwszym jakby mieście, nazwijmy to, wszystko pokonałem, co miałem do pokonania. I teraz mamy Maerwyn. Maerwyn możemy odblokować za 50 golda. Nie wiem w sumie ile mam golda, zaraz możemy sobie zerknąć. 661, więc bardzo dużo. Dobra, to nie ma problemu. Tutaj jakiś atak puściłem w międzyczasie, to mi się skończy. Ale chyba możemy jeszcze inne ataki, ale dobra, pójdziemy do tego Maerwyn, cyk, powinno się odblokować, dokładnie, jak widzicie, no mapa jest dosyć spora, te lokacje się jakby odblokowywują w zależności jaki mamy ten główny budynek, na jakim mamy poziomie. Tutaj jak go dobijemy do dziesiątki, to zobaczcie, jest bardzo dużo lokacji już możliwych do odblokowania, ale okej, no generalnie idziemy sobie tutaj, pokażę wam jak wygląda walka. Tutaj mamy jakieś tam siłę nie wiem, tych przeciwników, których atakujemy, coś w tym stylu. Generalnie no musimy tutaj po kolei iść po każdym wykrzykniczku i wszystko pokonywać. Mamy co zdobędziemy, czyli 700 tam zboża, 300 drewna. Klepsydry są co ciekawe, klepsydrami możemy przyspieszać na przykład budowanie, chyba budowanie budynków, na pewno możemy przyspieszać takie wyprawy właśnie tego typu, co ja tam puściłem wcześniej, co wam było pokazane na mapie, że jest ukończona. No i okej, mamy tutaj jakiś przeciwników. Jak widzicie, moja jakby siła walki to jest 2215, ich 1500, także no raczej nie powinno być problemu. Formacja już jest ustawiona, ta, którą ustawiliśmy tam wcześniej, także już przed walką się nie musimy bawić. No i dobra, i tutaj mamy pokazane 2 minuty do końca walki, ile mają oni życia, na razie 100%, my mamy 100%, możemy to sobie dać razy 2 albo nawet razy 4 i bardzo szybko ta walka idzie, jeżeli nie chcemy tego po prostu oglądać. No i tyle, bardzo łatwo, victory, loot zdobyliśmy, także super. No i tutaj expimy naszego głównego bohatera. Ja już mam tutaj trzeci poziom i 155 expa. I generalnie no co, no na tym... Jak widzicie, tutaj mamy kolejny wykrzykniczek, który moglibyśmy w teorii zaatakować. I co, no generalnie na tym to polega, no początki są na pewno fajne, bo jakby to wszystko szybko się buduje i tak dalej, no ale jak już będziemy chcieli do wyższych tam powiedzmy wartości, nie, ja bym chciał to, ale coś mi innego się buduje, aha, tutaj mi się buduje, no właśnie, no później to albo będzie trzeba czekać, albo będzie trzeba wydawać na pewno bardzo dużo grzybów, żeby te budowle skipować, nie? No bo to działa na takiej samej zasadzie, podejrzewam, jak właśnie w twierdzy. Mamy plecaczek, możemy tutaj użyć trochę drewna, trochę tutaj tego zboża, 5 po 100, czyli 500. Bardzo mi w ogóle ta gierka przypomina takie typowe klikery na Androida, gdzie właśnie trzeba te budynki budować i tam jeżeli chcemy szybko jakoś zajść wysoko, to też trzeba bardzo dużo pieniędzy wrzucić, żeby właśnie te budynki skipać i jak najszybciej tam to wszystko, że tak powiem, nie wiem, no budować. I też jest właśnie taki główny budynek i potem się bardzo robi dużo takich pobocznych budynków i żeby ten główny ulepszać na kolejne levele, no to trzeba te poboczne i bardzo długo z tym schodzi. Także no też myślę, że będzie to pay to win, jakby nie było. No i oczywiście dla takich graczy, którzy będą tam, można by powiedzieć, wytrwali. Dobra, tu mamy jakiś budynek 5 sekund, także niech on nam się zbuduje na szybko.
Finished. Właśnie po tym Finished chyba musimy klikać na budynek i one się dopiero zakończają, bo tak to mi coś tam nie chciało z tego co widziałem. Dobra, możemy sobie zrobić coś takiego, no i jak sami widzicie mamy speed upy, czyli jeżeli chodzi o budowę, więc te klepsy na budowę też działają, okej. Więc to jest akurat bardzo spoko, mamy jedną 5-minutówkę i 22 minutówki powiedzmy, także sobie użyjemy. To i tak na razie nie jest ważne i nie jest jakby istotne jak my tutaj gramy, co my robimy. No bo mówię, no będą tutaj resety tych serwerów, resety postaci, także nie ma co. Poczekajcie, my tutaj w ogóle jesteśmy w sali chwały, a jesteśmy jako neutral, okej. A tutaj jak przełączymy, to co jest? A, tu już są jakieś gildie w ogóle, okej, to też ciekawe. Właśnie byłem ciekaw, do czego jest ta strzałeczka, taki czad, ale to z tego co widzę, można też do jakiejś gildii dołączać, także też spoko. Dobra, tutaj mamy tą wyprawę, tylko wiecie co, z tego co ja widzę, to mi się nie zmarnowało jak ja tą kampanię robiłem. Możemy jeszcze, mieliśmy 56, możemy jeszcze tutaj na szybko sobie zaatakować, żeby zobaczyć jak to faktycznie działa. Trochę się tu ładuje, no mówię, na razie to jest alfa i na razie to jest tylko i wyłącznie na przeglądarki, więc no na pewno przewaga Shakesan nad tym to jest to, że mamy tam, nie wiem, na Steamie aplikację, że mamy właśnie na telefonie, więc jakby o wiele lepiej to idzie. Tu chyba tą chorągiewką się możemy poddać, no ale nie ma takiej potrzeby. Dobra, no i kolejna wygrana, jak widzicie. Dostajemy w ogóle te piwka za wygrane z tego co widzę, więc spoko. No to jest, oj, czwarty level wbiliśmy. No to jest taka jakby kampania, nie? Więc po to jakby to wszystko ulepszamy i budujemy, żeby tą kampanię robić. Ale poczekajcie, no właśnie, mamy cały czas 56, czyli jakby za kampanię nam nie zużywa piwek. Ale jeżeli byśmy chcieli, to już mamy pokonane, a jeżeli byśmy chcieli te wykrzykniczki, to już te piwka, zobaczcie, są zużywane. Mamy tutaj nagrodę 500 monet, ale kosztuje to 35 piwek. No i właśnie na tym to polega, nie? I możemy to za 40 grzybów zrobić jakby z bomby od razu, a możemy w 10 minut. No niech będzie to 10 minut. Niech będzie, to w sumie sobie użyjemy. Mogłem od razu razy 10. W ten sposób, a nie, bo już jedną użyłem, dobra, to razy 9. Użyło się, nie użyło, nie wiem, chyba nie. Okej, teraz się użyło, dobra, i mamy finished. I dobra, i to już mamy jakby z głowy, nie wiem o co chodzi z tymi wykrzykniczkami, no jak widzicie te co już obskoczyłem to są nie do użycia, a te możemy jeszcze użyć, ale to nieistotne. Dobra, wychodzimy stąd, tutaj mamy tą kampanię, tutaj mamy te ataki, na razie, o i mamy w ogóle jakieś spele z tego co widzę, tylko jak my możemy tych speli używać, poczekajcie, atak. Tutaj są te spele, a dobra, teraz nam się tak jakby odblokowały i możemy wziąć dwa razy to i dwa razy to, spoko, zasejwujmy to, weźmiemy sobie kampanię, weźmiemy sobie to, weźmiemy to, 1700 z tego co widzę, a my mamy, o, nam w ogóle strasznie wzrosła, dobra, to nieistotne, weźmiemy na razie razy 1 i będziemy tutaj próbowali użyć, to w ogóle w samouczku widziałem, że jest ten spell, jakieś tam możemy użyć, tu jest chyba meteoryt, meteoryt bodajże, aha, my wybieramy gdzie, dobra, i bije ich, także spoko, i z tego co widzę mamy jeszcze serduszko, to serduszko pod, zakładam, że leczy, no dokładnie, uleczyliśmy jednostki w tym obszarze, dobra, czyli to jakby powiedzmy przewidywalne, okej, przewidniemy tu na szybko, żeby to tam jakoś poszło. No powiem wam, że taki kliker wciągający i można powiedzieć, że taki zabijacz czasu, no ale jeżeli tutaj już wejdą takie, wiecie, duże sumy na skipowanie tych budynków i tak dalej, no to nie wiem jaka to będzie przyjemność z tej gry. Na razie mi się bardzo kojarzy właśnie tak jak mówię, no z takimi gierkami na Androida, gdzie trzeba bardzo dużo władować kasy albo po prostu wejść na 2 minuty, kliknąć tam sobie budowanie budynku, które będzie trwało 3 dni, bo podejrzewam, że wyższe budynki to już będzie w dniach, zresztą tak jak jest twierdzy w Shakesie, no to jakby jest 1 do 1 powiedzmy, i generalnie tak to będzie wyglądać, także no z początku wydaje się fajne, a zobaczymy jak to będzie, jak się rozwinie. Jeżeli będą jakieś ciekawe aktualizacje, to pewnie wam będę pokazywał. No tu jak widzicie mamy inwentory, to wam jeszcze poprzeklikuję. Możemy sobie użyć, mamy 2 razy 100 kamienia, mamy te speed upy i mamy jakieś inne, na przykład tutaj expy, książki z expem, tylko tego na razie nie możemy użyć, w sumie nie wiem czemu, ale to nieistotne. Dobra, co tu jeszcze jest? Aha, tutaj... Tu musimy chyba do gildii dołączyć, z tego co rozumiem, ale musimy mieć ten budynek na 3 levelu, dobra, to nieistotne. Tutaj mamy naszego herosa, jak widzicie tutaj możemy jeszcze wejść sobie w lewy górny róg i jak sami zresztą możecie zobaczyć, mamy neutrala, mamy tutaj awatarek, którego nie... O, już możemy jakieś inne, ale generalnie one się tam jakoś czasem odblokowują, jeżeli coś w grze zdobędziemy nowego. Mamy login bonus, czyli za codziennie zalogowanie możemy coś tam dostawać. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj mamy...
jakieś tam ustawienia, no języki na razie niemiecki i angielski, tak jak zresztą mówiłem na początku. I co tutaj jeszcze więcej? No mamy jakieś informacje, którzy jesteśmy w rankingu, ile mamy zwycięstw, ile porażek i tak dalej, i tak dalej. Dobra, co tu dalej? Tutaj mamy tego naszego Herosa, jakieś skille z tego co widzę on ma, możemy jakieś inne odblokowywać w ogóle. Aha, dobra, to te książki robią coś takiego, że jakby dzięki nim możemy się nauczyć chyba jakichś nowych skilli z tego co widzę. Ale to działa, a to możemy upgrade'ować, okej, ciekawa mechanika w sumie, całkiem spoko, dobra i tutaj mamy, możemy jakieś nowe budynki, na ten moment, jak sami widzicie, możemy tylko i wyłącznie ścieżkę sobie dobudować, na przykład tutaj niech ona będzie, tylko czy ona mi się buduje, czy coś źle klikłem, poczekajcie, tutaj na przykład, aha, możemy ją sobie dobudować nawet i dotąd, dobra, no to tak czysto estetycznie, pod tym młotkiem generalnie jest budowa, no nie? Dobra, i co my teraz mamy? Aha, musimy formację jakby defensywną. A, jeżeli mamy w drugim regionie wszystkie, no tak, to już w sumie czytaliśmy, czyli widzicie, to jakby się pociąga jedno za drugim. Musimy ukończyć tutaj kampanię, dopiero możemy sobie formację defensywną ustawić i dopiero będziemy mogli ten główny budynek ulepszyć na już bodajże czwarty, nie, na trzeci dopiero level. Tu w ogóle jeszcze jak kliknę i tak zrobimy, to ja go chyba mogę go przemiejscowić gdzieś i to za darmo. Okej, to nawet spoko, bo ja tak na razie na pałę budowałem. Akademia, z tego co widzę, daje nam... Aha, to nam odblokowuje jakieś nowe drzewka, czyli... A, no to tak samo jak właśnie w tych gierkach, że coś tam szybciej budujemy albo coś w tym stylu. No tu na pewno będą jakieś taktyki i tak dalej, i tak dalej. Na pewno będzie się trzeba w to zagłębić. Dobra, to by było chyba na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Taki szybki rzut okiem, jak ta gierka wygląda, o co tutaj chodzi i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli to się będzie jakoś sprawnie rozwijać, jeżeli będzie coś ciekawego wchodzić, to będę wam pokazywał. Na razie to tak jak mówię, no jako już nagrywam Shakesa, no to czułem się po części zobowiązany, żeby z tego też nagrać. Żeby wam po prostu nawet tylko i wyłącznie pokazać. A jak to się rozwinie, jak to będzie wyglądać, no to będziemy obserwować i jakieś tam pewnie filmy jeszcze z tego wlecą. Ja wam dziękuję za oglądanie, dziękuję wam za uwagę. Zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, link do gierki, jeżeli chcecie sobie posprawdzać, jak to wszystko działa sami, macie oczywiście w przypiętym komentarzu, tak samo jak link do Discorda i tak jak mówię, kciuk w górę, jakiś tam komentarzyk, jak w ogóle, co myślicie w ogóle o tej gierce, bo mi się wydaje, że może być ciekawa, ale może być bardzo, ale to bardzo pay to win, nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że bardziej niż Shakes, ale nie wiem, bo... jakby, no nie znamy jeszcze wszystkich mechanik, nie wiemy jak to będzie działać i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!